Filip Bednarek na dłużej w Lechu Poznań. 29-letni bramkarz przedłużył kontrakt z kolejorzem do końca czerwca 2025 roku. Wśród kibiców nieustannie trwa dyskusja, kto powinien być golkiperem numer jeden w Lechu. Przedłużenie umowy z Bednarkiem może być sygnałem od klubu, że Polak jest wyżej w notowaniach sztabu. Bednarka broni na razie to, że on Lechowi parę punktów w tych trudnych meczach uratował jesienią. On tak jak już złapał taki rytm, to to wybronił. Czy, czy mecz z Górnikiem zabrze, czy mecz... Lecz z Wartą Poznań na przykład. Sam piłkarz, chociaż w Lechu jest dopiero drugi sezon, to nie ukrywa swojego przywiązania do klubu z Poznania. Lech jest w moim sercu i cieszę się, że będziemy mogli zapisywać dalej naszą wspólną historię. Na razie skupiam się na najbliższej niedzieli i meczu z Krakowią, a później na każdym kolejnym spotkaniu do rozegrania. Mam nadzieję, że dobra postawa w nich doprowadzi nas ostatecznie do wspólnego świętowania Mistrzostwa Polski za kilka miesięcy. Są i tacy, którzy chcieliby, żeby więcej szans dostawał Bartosz Mrozek. Patrząc na pewno na to, co, co będziemy oglądać w tej rundzie rewanżowej, e, wydaje mi się, że to jest niemożliwe, żeby trener skorze postawił na młodego bramkarza. E, widać też po sytuacji z młodzieżowcami. To już nie jest lech, w którym wychodzi trzech, czterech młodzieżowców, tylko ci młodzieżowcy walczą o to miejsce. Tak? To nie jest dzisiaj sytuacja, w której mamy trzech młodych zawodników. Trener wystawia najlepszych zawodników. Wiadomo, że jest ten przepis, że jeden musi grać. W tej chwili jest to Kamiński, gdzieś na zmianę na początku grał Skuraś, ale e, więc e, wykluczam jakby takie rozwiązanie w bramce. Na ten moment wyborem numer jeden wydaje się Filip Bednarek. Czy tak rzeczywiście będzie? O tym przekonamy się już w najbliższą niedzielę, kiedy to Lech Poznań na wyjeździe zagra z Krakowią.